Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Pana pułkownika Rokickiego, ojca proboszcza, nauczycieli, uczniów oraz dyrekcję. I zapraszam na wspólne przeżycie jasełek w wykonaniu młodzieży Elektronika. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze mówią. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. A teraz, kochani, wielka frajda będzie. Ujrzycie jasełka, dzisiaj po kolędzie. Zaraz się na scenie zacznie przedstawienie. Maryja i Józef będą w pierwszej scenie. Do Betlejem podążają, a że noc ciemna, to noclegu szukają. Józefie zimno, Józefie ciemno. Józefie, co z nami będzie? Tak strasznie zimno, wszędzie tak ciemno. Józefie, co z nami będzie? Bóg mi dał w opiekę Pannę Maryję, a ona biedactwo już ledwie żyje. Buty pogubiła, suknię porwał wiatr. O mój Panie Boże, jak iść przez ten świat? Kto tam? Podróżni strudzeni daleką drogą. Proszę o nocleg. Wyście ludzie niepewni. W nocy się tułacie. Próżno u mnie dzisiaj noclegu szukacie. Dajcie nocleg choćby w sieni. Jesteśmy bardzo strudzeni. Z Nazaretu daleka droga. Otwórzcie w imię Boga. Czego? Łaskawy gospodarzu, przyjmij nas. Bóg ci to wynagrodzi. Bośmy się drogą strudzili, a noc już nadchodzi.
Miejsca u mnie nie ma. Jak gdziekolwiek, ale ona jest zziębnięta i strudzona. Z dalekiej drogi idziemy, noclegu poszukujemy. A zapłacić mogą? Pieniędzy nie mamy, lecz zrobię co trzeba, bylebyśmy dach mieli i kawałek chleba. Idźcie szukać gdzie indziej, może co znajdziecie. Nie tylko mój zajazd istnieje na tym świecie. Panie, ulituj się. Ja nie mam litości dla takich jak wy, bez pieniędzy gości. Tak szukali po gospodach, zarzekali się na Boga. Nikt nie uległ, wszyscy martwi. Nie przygarnie nikt dziś Marii, nie pomoże święty Boże. Drzwi włóczęgą mi otworzy. Tak usłyszał święty Józef, pogrążony w wielkim trudzie. Odmówili? Żeby tylko kromka chleba, choćby okruch, serce boli, na dnie grudka soli. Byłem głodny, a wy nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a wy nie daliście mi pić. Byłem samotny. Odchodziliście zapatrzeni w siebie. Chciałem żyć. Zabiliście mnie. Pragnąłem miłości. Dawaliście cierpienie. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewnie bolą was nogi. Głodni, zmarznięci, a wicher wieje. Macie wy kogoś tutaj w Betlejem? Nie. No to więcej się już nie trapcie, boście w Betlejem odnaleźli i dziadka, i babcie. Damy wam schronienie w tę noc grudniową.
Mamy tu stajenkę. Jest dach nad głową. Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w samotności. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Kamień spadł mi z serca. Znaleźli schronienie. Zmiana dekoracji będzie w drugiej scenie. Idź z tym jabłkiem, bo dam ci w czapę. Jak ty mnie w czapę, to ja cię w ucho. Ach ty psie ucho. Cicho chłopaki, bo basa idzie. Co to za kłótnie? Nie w smak mu jabłka. Jabłka? To może jeść twoja babka. Twoja też jadła. Obaju, obaju. I za to ją właśnie wypędzili z raju. No coś ty. Ach tak, Kuba dobrze mówi. Nie słyszałeś o Adamie i o węże na drzewie? Żyli sobie w raju. Rajski żywot wiedli. Mleczko sobie pili i oscypki jedli. Słonko im świeciło. Mieli owiec stada. A kto te owce pasał? Wiadomo, Adam. Owce sobie pasał, z Panem Bogiem gadał, a Pan Bóg do niego mówił: słuchaj, Adam, mam ja tutaj w sadzie jabłonkę za płotem, jabłka na niej rumiane i złote, a ty się nie skuś, niech cię Pan Bóg broni, choćby ci sam diabeł do ucha szeptał. I co było? I co było? Adam nie posłuchał. Adam Boga słuchał, ale nie wiesz, ośle, że gdzie diabeł nie może, tam babeł pośle? Za węża się przebrał okrutny diabeł i mówi, że jabłko lepsze niż oscypek. No i skusił Ewę. Baba jak to baba. Dała Adamowi i zrobił się rabem. Przyleciał archanioł z wysokiego proga. Adamie, Adamie, grzech nie słuchać Boga. Idź ze swoją babą na ziemskie cierpienie i czekaj, aż z nieba przyjdzie wybawienie. No i tak czekamy lat 4000. To ci historia. Jabłko na jabłonce. Maciuś, odskino się. No i co, nie bierzesz? Strasznie pyszne jabłko. Idź ty, diable. Ugryź że kawałek. Ale tylko raz, bo na spanie czas. Thank you.
radości. Czuwaj, czuwaj, aniel lży, a tych owiec pilno strzeży. Ono już wilk z lasu bierze. Wnet oborę zamykajcie, wilkowi tam wnieść nie dajcie, psów na niego zawołajcie. Gloria, 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 in excelsis Deo. Ale słyszę śpiewanie i prześliczne granie. Oj, śpi, a niech woła choćby od zachodu. Nie wiem, co się dzieje. Jasne słońce, gdzie gwiazdy świecą, o północku dnieje. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kuba! Czego? Zbudźże się! Co złego? W ogniu są niebiosa. To uciekaj. Kuba, co z tobą? Obudź się wreszcie, niebo goreje. Gdzie się niesie? To w stronę Betlejem dziwne światło świeci. Czy to był pożar? Czy ktoś ogień nieci? Ale dziwny to pożar, już płonie pół nieba. Hej, wstawajcie, pasterze, ratować się trzeba. To nie pożar, bratku, ale coś strasznego. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wstawaj, Bartek! Maciek! Ponad nami wisi zguba! Co się stało? Czy już tak krzyczycie? Co się tutaj dzieje? Cóż wy tam widzicie? Wstawajcie no bracia, wszystko ujrzycie. Cuda niesłychane, którym nie wierzycie. Jakby ciężkim młotem serce we mnie bije. Może żaden z nas jutra nie dożyje? Gwałtu! Niebo gore! Ziemia się zapala i na cały świat nieszczęście się zwala. Uciekajmy rychło. Czekajmy. Chwała Bogu wiecznemu bądź na wysokości, a pokój dobrej woli ludziom na niskości. Chwal dziś każde stworzenie Boga Najwyższego, gdyż zesłał na świat Syna Jednorodzonego. Gdzie go mamy szukać? W której świata stronie? A gdzie on się narodził? W gospodzie czy w domu? Do Betlejem z ochotą do niego biegajcie, z weselem Bogiego uboc witajcie. Narodził się na świat Mesjasz obiecany, Syn Boży, Król nad Króly, Pan nad wszystkie Pany. Pójdźmy zatem wszyscy, nie tracąc ani chwili, powitać dziecię, co tam w żłobie leży. Ty nas prowadź, Boże miły, i użysz nam dużo siły. Byśmy zaszli w tę krainę, a obaczyli dziecinę od wielu lat obiecaną, radość nigdy niesłychaną. Od narodu
ludzie z betonowego chodnika. Mijamy ich pośpiesznie, potem zapominamy. A może wcale ich nie pamiętamy? Ułamki, sekundy i twarze. Tysiące twarzy, a każda twarz to jeden człowiek. Człowiek? Czy człowiek to twarz? A może nie jedna? A tysiące, miliony, miliony twarzy, miliony smutków, miliony miłości, miliony samotności. Jeden przychodzień z betonowego chodnika i ja. Czy jestem człowiekiem? Scena trzecia będzie troszkę nerwowa. Herod powie niepotrzebne słowa. Za swe błędy karę poniesie ów król potężny, który wprawdzie nie jest taki mężny. Jego żona będzie rozpaczała, że tego dnia doczekała. Śmierć i szatan Heroda ukażą, ale to wam już aktorzy pokażą. Dzień i noc, zawsze to samo. Wciąż zamachy, bunty, knowania i zdrada, jak śliski wąż. Chcą mnie pozbawić władania nad tą przeklętą krainą. A przecież ja pan nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze. Kark przed cesarzem zgina. Lecz wrogów swoich kruszę. 100 narodów uciskam, 100 innych do poddaństwa zmuszę. A gdy nad ludy wszystkimi będę jak Bóg niezwyciężony. Gdy narody padną do ziemi, składając mi pokłony. I zostanie już wolna droga. Wtedy chwycę się. Boga? Boga? Boga. Zobaczymy, kto silniejszy. Czy on, czy ja potężniejszy. Brawo, bracie cesarzu. Brawo, krwawy mocarzu. Króluj, panie. Mów co nowego. Trzech wędrowców, aż ze wschodu, jest u bram naszego grodu. Słudzy ich niosą skarby drogie, a na ulicach tłumy ludzi mnogie pytają z trwogą, co przyjazd ich znaczy. Wasza królewska mość rozkazać radczy, co czynić. Niech moja świta u bram pałacu godnie ich przywita. Niech ich prowadzą przez wszystkie pokoje, by podziwiali blask i skarby moje. Potem do tronowej niech tu przyjdą sali, by mi należną cześć i pokłon oddali. Dobrze, więc do trzech królów przybyło. Trzech, panie. Ludzie twoi skrycie badali, co nam ich przybycie zwiastuje. Lecz oni tylko w niebo spoglądają, o żydowskiego króla pytają, gdzie on się narodził. O nic więcej nie dbają. Króla szukają? Chyba są szaleni! Tylko ja jestem król żydowskiej ziemi. Króla szukają? A może pod bokiem bunt się szykuje, a ja mym okiem go nie dostrzegam? Oprócz cesarza, który rządzi w Rzymie i ciebie, pana tu w Jerozolimie, innego króla nie chcemy. Po co nam szukać innego, kiedy mamy ciebie tak wielkiego? Witaj, królu Herodzie. Chwała twego imienia, szczęśliwą tę krainę, sławą opromienia. Z dalekich stron przybyli, hołd ci składają, panie. Niech los szczęsny umila, we życie i panowanie. Witajcie, dostojni przybysze, witajcie w moich podwojach. Jesteśmy wam bardzo radzi, lecz skądże to Bóg prowadzi? My z dalekiego przybyliśmy wschodu, by poznać króla żydowskiego rodu, który w tych czasach miał się właśnie zrodzić, by z jarzma grzechu ludzi oswobodzić. Co on gada? Wszak to brednia niesłychana! Moim pragnieniem wielkim, najgorętszym, ujrzeć Zbawiciela, klęknąć przed światłością. Dziwna i twarda jest wasza mowa. Ja z niej zrozumieć nie mogę ni słowa. Więc w Betlejem zrodził się król żydowski. Uważaj, może ci zaszkodzić. Królu Herodzie, z twej łaski wiemy, gdzie znaleźć dziecię, szczerze dziękujemy.
daremna strata czasu. No trudno. Ja tu sobie sprawię ucztę i się nieźle w zabawie. A wy spieszcie się, lecz w drodze powrotnej nie także pobieżcie, gdzieś się spotkali Mesjasza owego. I ja również pospieszył do niego. Żegnaj, panie. Jak zleciłeś, tak się stanie. Dam mu rykłe, panowanie. Ogniem spalę, mieczem skruszę. Dopóki władanie nasze, a nie tamtego, króla. Więc król Betlejem się narodził, by poddanych z jarzma oswobodził, a mnie koronę z mojej głowy ściągnął. Przysięgam, zginiesz, synu Dawidowy. Nie wiem, kto jesteś, który się narodził, ale po tym świecie nie będziesz ty chodził. Nie wiem, kto jesteś, więc twojej przyczyny niech zginą wszystkie betlejemskie syny, co się przed 2 laty narodziły. Niech tę krainę pokryją mogiły. Słudzy, dworzanie, wierni żołnierze, niech każdy z was ostrą broń do ręki bierze i na końco prędzej siadajcie. Do Betlejem miasta zdążajcie. Wytnijcie wszystkie dzieci! Wytnijcie wszystkie dzieci! Nikomu nie przepuszczajcie! Nikomu nie przepuszczajcie! Ach nieba! Ach Boże, cóżem doczekała! Bo tak bym była, nigdy tronu nie poznała. I cóż przedstawia dzisiejsza godzina? Oto z rąk mi wydarto najmilszego syna. I nie ma ulgi nijakiej. Próżno łez potoki karmią skonane serce i mój żal głęboki. To mąż, to tyran kat swego dziecięcia, syna z macierzyńskiego wyrwał objęcia. Niech więc przekleństwo moje nie da ci spokoju. Niech cię robactwo stoczy, niech snu nie zaznają twoje ciemne oczy. Niech strach cię nie opuszcza po śmierci godzinę. Niech Bóg cię skaże. Precz, precz, straże! Koniec twego imperium się zbliża, Herodzie. Kto jesteś? Żądasz czego? Jak śmiałeś wejść do pałacu mego? Ach, królu, królu, bój się Pana Boga. Stoi oto śmierć u twego proga. Nie ufaj w koronie, nie zwierzaj w bogactwa. Stanie się to rychło zdobyczą robactwa. Czas już czas. Za zbrodnie tego świata czeka cię rychła zapłata. Już miotają czarci losy, chrapliwe już słychać głosy. Aż wiecznie będzie! Na sąd straszliwy... Ja oddam wszystkie skarby moje blaski. Oddam ci... Oddam koronę w drogę. Oddal ode mnie zgon. Litości, miłosierdzia, a wszystko posiądzie. A tyś miłosierdzie znał? Nie. I znać nie będziesz. Moja dusza, twoje ciało. Co ci się zachciało? Moja dusza, twoje ciało. 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 Ciszej, ciszej, mój głosie. Żadna twoja siła nie wypowie zachwytu. Ciszej, ciszej, głosie, niech zabrzmi kołysanka Bogu miła. Niech głos matki swojej łagodny usłyszy. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj. A ty go, matulu, w płaczu utulaj. Będę tobie wturował ciszej niźli powiew, wszechmogący hołd oddany w kołysance słowie. Ciszej, ciszej, mój głosie, bądź jedynie echem ust matki śpiewającej nad Bogiem i Synem. I odblaskiem jej oczu i czułym uśmiechem, kiedy się nad wszechmocą w ciele dziecka zgina. No to mamy z głowy Heroda i Czarta. 3 odsłony były, teraz będzie 4. W
tej czwartej odsłonie wielka radość będzie. Wszyscy do stajenki przyjdą po kolędzie. Czekajcie, kochani, chyba już ktoś przyszedł. Szum anielskich skrzydeł za kurtyny słyszę. Kręgiem duchów świetlanych otoczony żubek mały. Jak w niebie przed Panem obwieśmy pieśni chwały, iż w miłości wszechwiecznej, miłość niepojęta, wstępuje zbawić ludzi Pan Święty. Święty, 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 wstępuje z niebios wyżyn, wstępuje z niebios dali, by światłość nieustającą w ciemności nam zapalić. Cud to miłości Bożej, miłości niepojętej. Noc cicha snuje cień, niech śpi Dzieciątko Boże, zanim zaświta dzień. Gdy przybiegli pasterze, patrzyli ze zdumieniem, że Bóg takim wątłem ciałem objawić się może. Bo był wiotki jak płomień i kruchy jak cień. I proste tylko siano i żłób miał na łoże. I trzej królowie oczom nie chcieli uwierzyć, że taka garstka może zmieścić Boga. I choć wiedzieli wszyscy, że Bóg w żłobie leży, o jego słabości zimna przejęła ich trwoga. Chwała na wysokości, a pokój
na ziemi. Wszyscy są? Nie brakuje tam którego? Przygotujmy więc podarki dla króla małego. A teraz z porządkiem przed świętym paniątkiem wszyscy uklęknijmy. Jemu chwałę dajmy. Witaj nam, dzieciątko, śliczny królewiczu, nieba, ziemi i wszechrzeczy, prawdziwy dziedzicu. Skąd jesteście, dobrzy ludzie? Czego wam potrzeba? Dziecię przyszliśmy witać, my jego poddani, za grzechy Adama na nędzę skazani. Dzięki, dzięki ci, maleńki, żeś się nam objawił, byś nas bronił i osłonił i na wieczność zbawił. Przybyliśmy tu, Panie Jezu, brejdaki z Lublina, gdzie się Biernat na wyżyny teologii wspinał, a my z ZSL-a są chłopaki, na warsztatach listwy montowali, po czym nas po E20 z kwitkiem odesłali. Przynieśli im pierogi z kaszą i mleka 2 litry. Z tego ogrodu nad Bystrzycą, co to ma nurt bystry, niech ci służy, słodki Panie, byś głodny nie chodził, bo my bardzo się cieszymy, żeś się narodził. Niech się gloria, gloria na niebiosa spina, aż do Bydlejem prosto z Lublina. Weź dary z tej miary dla Pana małego, by nabyć po śmierci zbawienia wiecznego. Dobra serca Bóg nagrodzi. Ciężką waszą dolę Chrystus ułagodzi. Na bok, z drogi usuńcie się, mili pastuszkowie. Patrzcie, co za dziwy. Oto monarchowie przybliżają się tutaj. Witaj nam, Boże Dziecię. Gwiazdami urzeczeni długo szukaliśmy Ciebie. Wzdłuż i wszerz tej ziemi. Złoto, symbol ludzkich złud. Zanim Judasz na dźwięk złota wyda Ciebie im na łup. Niech blask jego Ci migota i ozdobi nędzny żłób. Smugi kadzidlanych dynów nad stajenką niech popłyną. Niech się snują serc owiarą miłością i wielką wiarą. Oto mirra, pokój wszędzie, niech zawsze na ziemi będzie. Niech znikną na wieki właśnie i wojny, daj nam, Panie, czas spokojny. Za pozdrowienie Syna, a Pana naszego, życzę wam dużo szczęścia wszelakiego. Niech was Bóg prowadzi, rządzi i sprawuje. W waszych drogach i ścieżkach On sam opatruje. I ja wam dziękuję, nie mniej z tej strony, iż od was Jezus Chrystus został dziś pochwalony. O Zbawicielu, o Dziecię Boże, u Twej stajenki otwartych wrót składa dziś Tobie w wielkiej pokorze swe serca, wierny Twój lud. Błogosław wszystkich swą rączką małą, nasze rodziny i ziemię całą. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęk zachęcają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęk zachęcają, cuda, cuda ogłaszają.
dziękujemy ogromnie za te jasełka bożonarodzeniowe, które wprowadziły nas w atmosferę zbliżających się, a może już niezwykle bliskich świąt Narodzenia Pańskiego, które zostały przygotowane przez naszą cudowną młodzież, naszych muzyków i aktorów pod przewodnictwem katechetów pani Teresy i pana Ireneusza. I żeby nie przedłużać, kochani, zapraszam teraz naszą panią dyrektor, która ma, nie powiem, że obowiązek, ale na pewno pewną przyjemność, która przed nią stoi i my również na tę przyjemność czekamy. Zapraszam panią dyrektor. Nie ma problemu, czy tu jest mikrofon, czy tu. Ale tak jak już ojciec Tomasz powiedział, jesteśmy już w atmosferze dzięki waszym koleżankom i kolegom, którzy przepięknie przygotowali jasełka. Cieszę się, że z dużą chęcią i takim zaangażowaniem chcą uczestniczyć nie tylko w życiu edukacyjnym szkoły, ale również właśnie pokazując się z innej strony jako artyści. Jesteśmy już tak naprawdę rzeczywiście w atmosferze świąt. Myślę, że jest to magia jakaś. Możemy sobie to na różne sposoby tłumaczyć. My wiemy, skąd ta magia jest. Nawet popatrzcie dzisiaj tutaj. Jesteśmy wszyscy razem, wspólnie, poza murami szkoły, w innej atmosferze. I tak sobie myślę, że obok siebie siedzi najstarszy uczeń, największy przyjaciel szkoły, stuletni, pan Władysław, który obchodził jubileusz, i taki mały szkrab sześcioletni, który ma ochotę i chęć przyjść do szkoły za kilkanaście lat do elektronika. Moimi jesteśmy rodziną. Za chwilę przejdziecie do swoich klas mniejszych rodzin. Wspólnie złożycie sobie życzenia. Nieważne, czy się lubimy, czy się nie lubimy. Nieważne, czy ten ma piątki, czy maksymalne oceny, a drugi sobie ledwo radzi, bo musi mu potrzebać więcej czasu. Teraz to się nie liczy. Jesteśmy razem, wspólnie, a zakończycie dzisiejszy dzień, idąc do swoich domów. I pozwólcie, moi mili, że w tych właśnie waszych domach proszę przekazać również życzenia spokojnych, życzliwych, zdrowych świąt. Przekażcie swoim najbliższym i przekazujcie sobie nawzajem. Natomiast niech ten czas trwa do 2 stycznia, bo spotkamy się 2 stycznia, a w międzyczasie, zobaczcie, zmieni się nam rok. Będzie już następny. Życzę wam przede wszystkim w tym nowym roku wielu nadziei, wielkiej nadziei, żebyśmy mogli w radości, w spokoju funkcjonować i żebyście wy spełniali swoje cele. A państwu nauczycielom życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, święta oddechu, żebyście się przenieśli do swoich rodzin, do swoich rodziców, do swoich dzieci, do swoich wnuków, a w nowym roku wrócili jeszcze z większą nadzieją do pracy z nami, z wami tutaj wszystkimi, czyli z dziećmi nie swoimi, ale też bardzo, bardzo w życiu swoim ważnym. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku i błogosławionych świąt.